Tryb męski. Wojciech Bonowicz, Krzysztof Jaworski i Jacek Podsiadło. Tryb męski to zderzenie trzech literackich indywidualności wpisujące się w tegoroczny podział na wydarzenia w trybie żeńskim i męskim. Jednocześnie urodzinowy wieczór Jacka Podsiadły. Z poetyckiej książki Wojciecha Bonowicza echa dobiegają pogłosy dawnych wydarzeń, zaprzeszłych historii i zapisanych w stopklatkach wspomnień. Wszechobecna iluzoryczna gama odpamiętywań wskrzesza to, co byłe, kreując nierzeczywistość na przecięciu tego, co minione i teraźniejsze. Książka Krzysztofa Jaworskiego Do szpiku kości. Ostatnia powieść awangardowa. To zapis zmagań bohatera z chorobą, z samym sobą oraz pytaniami o sens życia i śmierć. Wiele w niej mocnych słów oraz ostrych stwierdzeń. To proza ciężka, bo niesłychanie prawdziwa. Być może należało mówić, jest pierwszą od lat prezentacją dorobku poetyckiego Jacka Podsiadły, uważanego za jednego z najważniejszych współczesnych poetów polskich. Wiersze wybrał Piotr Śliwiński, tworząc tym samym z publikowanej książki całkiem nową wypowiedź artystyczną. Spotkanie poprowadzi Anna Marchewka. Dzień dobry Państwu. Chciałbym przeczytać fragmenty z mojej powieści Do szpiku kości. Dlaczego powieść awangardowa? Dziś wystarczy mieć dziurę w dupie, żeby napisać powieść. Ci, którzy mają dwie dziury w dupie, piszą powieści awangardowe. Tyle o fizjologii pisania. Dlaczego dostałem raka? Bo jestem złym człowiekiem. Bo nie ma we mnie pokory. Bo proces uzdrawiania to proces przebaczania, a ja nie potrafię przebaczać. Pamiętliwy ze mnie skurwysyn. Bo ciągle narzekam, a ludzie żyją bez rąk, bez nóg i nie narzekają. I żyją. A mnie jeszcze nic strasznego w życiu nie spotkało. I nie doceniam tego. I żyję przeszłością. A inni mają gorzej. A inni mają gorzej. Dlatego. Dlaczego nie rozumiem kobiet? Trochę więcej empatii, kochanie, odrobiny zrozumienia dla cierpiącego. Musimy zacząć wybaczać sobie drobne przywary. No wiesz, kobiety są z Wenus, mężczyźni z Marsa. To wypierdalaj na Marsa. Dlaczego zazdrość? Bo też chciałbym napisać poruszającą książkę o cierpieniu. Najbardziej chciałbym, żeby poruszyła mi elita. Regularny stolec to podstawa udanej działalności artystycznej. Dlaczego dociekliwość? Czyli, że mam raka, pani doktor. To nie jest żaden rak. Jak to? Tylko nowotwór. Nowotwór? Kurwa, co to za różnica? Dlaczego diagnoza? I już widzę siebie i ten swój wzrok spsiały i wkurwiam się na niego i wkurwiam się na siebie, że nie mogę się pozbyć tej spsiałości zasranej, wszechogarniającej, wędrującej. Takie spsiałe spojrzenie kierowałbym zapewne ku Bogu Wszechmogącemu, a mówi ono, kochaj mnie lub jestem dobrym chłopcem, Krzysiu dobry chłopiec, posłuszny. Gdyby tylko Bóg był lekarzem, ale czy ja wiem, za bardzo napiżdżone w tym organizmie. Kto by to spamiętał, która rura do czego, tych odnóg tyle. Zaraz, zaraz, ale matka natura przecież, ona wie, matce naturze będę skomlał i patrzył w oczy jak pies. Matko naturo, Krzysiu dobry chłopiec, posłuszny. Chuja tam posłuszny, a pieniądze z torebki w szóstej klasie, a dywany na święta, a śmieci, a i zapyskowałeś mi czasem gnoju skurwiały. Kiedy do stóp twych, matko, jak pies, w godzinie ostatniej, aż po czasu kres, albo chociaż do chóru mnie dać i po wiek wieków, czas czasów, a czasu to akurat nie masz. Dlaczego święta? A ty, Krzysiu, co dostałeś na Mikołaja? Raka. Dlaczego jedynie żarliwa modlitwa? Boże niekończących się korytarzy, módl się za nami. Boże wkurwionych na cały świat, módl się za nami. Boże niemych i ślepych, bądź też nadwzrocznych i nadmiernie gadatliwych, módl się za nami.
Boże, wkurwiających pozostałych w kolejce nieustannymi, bezsensownymi pytaniami w stylu: dlaczego pani doktor dzisiaj nie przyjmuje, a jeśli przyjmuje, to gdzie, ale jak przyjmuje, skoro nie przyjmuje, nie przyjmuje, to kiedy będzie przyjmować i gdzie iść z nogą, ale jaką nogą, kiedy gdzie ma nie, nie ma gdzie iść, bo nie przyjmuje, czyli że nie przyjmuje, tak, nie przyjmuje, a co ja powiedziałam? No to czy nie można się zapisać na następny termin? Nie, nie można się zapisać na następny termin. A dlaczego nie można się zapisać na następny termin? Bo nie przyjmuje? Nie, bo jeszcze nie ma kalendarzy na nowy rok. Czyli, że dzisiaj nie przyjmuje? Nie przyjmuje. I tak w kółko, po niezliczoną ilość razy dziennie. Myślę, że tak będzie wyglądało piekło. Módl się za nami. Módl się za nami grzesznymi. Dlaczego studium utraty? I uczynił wielki aptekarz tramal. I tramal był dobry. I tak upłynął poranek, i noc, i dzień pierwszy. I drugi tak samo upłynął, i trzeci, i czwarty takoż. Dnia piątego objawił się ketonal i taka maść do smarowania żył, żeby szybciej goiły się ślady po nakłuciach igieł. Ale nie pamiętał ich nazwy i orzekł, iż były dobre. Chociaż wiele nie pomagały, na te ślady na żyłach szczególnie. Ale nie było jeszcze najgorzej. W ogóle nie było źle. Właściwie wcale nie było źle, a nawet bardzo dobrze było. I nastąpiła utrata smaku na dzień szósty. I skóra pokryła się ranami, jak za przeproszeniem dupa żonielota, kiedy spierdzielała coś i w sandałach przed ogniem piekielnym Sodomy i Gomory. I uwierzył w farmakologię, nie w naukę, nie w religię, nie w psychologię, w farmakologię, gdyż w niej nadzieja. I tak upłynął poranek i godzina 10:30 i trzeba było ruszyć dupę na naświetlania. I ruszył, a po drodze znaki przemawiały do niego, lecz i on przemawiał do znaków. Pierdolcie się, mówił, o znaki wszelakie, które do mnie przemawiacie, albowiem jeno przemawiacie, ale i ja przemawiam do was, jeno, gdyż zdecydowanie gorzej na tym wychodzę. I tak postępował on. A wszystko na niebie i ziemi z nim postępowało, mówiąc, że źle nie jest. I źle nie było. Nie było źle. Nawet dobrze było. Może nie bardzo dobrze, ale dobrze. I to już było bardzo dobrze. Owóż nie można być głaskanym z dwóch stron. Z jednej i z drugiej strony głaskanym być. Nie można. Albowiem tyś rzekł, biednemu zawsze wiatr w oczy i chuj w dupę. I zaiste. Bo tak zostało napisane w piśmie. Dlaczego optymizm? O, przepraszam. Dlaczego rozmawiać z młodzieżą? Socjolog rynny maluje, filozof książki kseruje, psycholog sprzedaje ubrania, pedagog roznosi śniadania, reszta na emigracji. Dlaczego pan Sławek? Dziś przypomniał mi się pan Sławek, bo tak miał chyba na imię, któremu życie zeszło na zapakowywaniu i rozpakowywaniu niezliczonej ilości różnych dziwnych rzeczy, przedmiotów, pokarmów, w małe i duże szeleszczące reklamówki. Potrafił tak szeleścić całą noc, godzinami. Nikt nie wiedział, co on tam spakowywał czy rozpakowywał. Mam nadzieję, że teraz szeleści sobie beztrosko gdzieś o 4 nad ranem i sam Archanioł Gabriel przemawia do niego w imieniu Pana. Jak jeszcze raz ktoś ci zwrócił uwagę, że mu szeleścisz reklamówkami i spać nie może, to ja mu już osobiście zaszeleszczę. O, między aniołami nie ma przebacz. Ten nerwowy pan z łóżka koło działającego kontaktu wie o tym chyba najlepiej. Szeleść sobie w spokoju, panie Sławku. Dlaczego grzech zaniechania? Myślę zmienić się, wreszcie, ale teraz w moim wieku rzucić picie, schudnąć, ale i tak będą mówić, o, patrzcie, idzie ten gruby, co schudł, w dodatku trzeźwy. I zbliżamy się do końca. Dlaczego optymizm? To całe pierdolenie o godności umierania. Czy kiedy wnoszą cię z wózka inwalidzkiego do klopa, żebyś się mógł wypróżnić i umierasz na kiblu, jest w tym jakaś godność. W którym momencie procesu metafizycznego jest miejsce na misterium godności? Dostojność odejścia.
Dodatkowo reszta kolejki już cała wkurwiona, bo z gabinetu, pod którym aż czarno, jak w umyśle Fryderyka Niczego, wychodzi akurat ten lekarz, żeby zbadać zmarłą godnie istotę ludzką, która zeszła była, szlachetny etap przejścia, podczas oddawania moczu. Musiał wyjść akurat ten, kurwa, zamartwiają się zgromadzeni. Stoją już od 3 rano. Zgromadzeni stojąc od 4.40 zgadzają się ze zgromadzonymi stojącymi od 5.30. Zgromadzeni stojący od 6 popierają zgromadzonych stojących od 7. Zgromadzeni stojący od 8 w ogóle się nie liczą i cała kolejka darzy ich pogardą. Więc może i nie ma godności, za to zdarzają się cuda. Kiedy po 6 godzinach sterczenia przed gabinetem wyczytali moje nazwisko, sam dostałem takiego przyspieszenia, żebym samolot wyprzedził i nie jakąś tam nędzną awionetkę, ale MiG-25 Foxbat, najszybszy myśliwiec przechwytujący świata. Powoli uczyłem się godności umierania, a jej podstawowe prawo głosi. Jak wyczytują twoje nazwisko, to zapierdalaj bez opamiętania, tak, żeby ci się żadna franca do gabinetu przed ciebie nie wcisnęła. Tak orzecze Zaratustra. Dlaczego refleksja w poczekalni rehabilitacyjnej? Stół z powyłamywanymi nogami, panny z powycinanymi cyckami. Czy pójdę do piekła? Dlaczego rzeczy ostateczne? Szybko idzie. Najgorzej rano przypomnieć sobie nazwisko i nie przypomnieć. Bez nazwiska. Dlaczego kolejka u Tiffany'ego? Stojąc po wodę niegazowaną 0,7 litra, przed badaniem należy mieć pełny pęcherz i ignorując faceta, który zdziwiony wykłóca się z panią sprzedającą o to, dlaczego nie może kupić papierosów, skoro on chce papierosy i to jest napis kiosk, widzę te ochujałe nagłówki ciągnące się kilometrami. Właściwie nie chorować dziś na raka to jakiś kompletny obciach. Nie masz raka, to wypierdalaj z pierwszej strony okładki. Zupełnie jak dawniej. Nie masz syfilisu, to się nie porywaj na bycie pisarzem. Teraz rak to podstawa. Ten chorował, ten choruje, ten chorował i pociesza. Ten też by chętnie pocieszył, ale już nie zdążył. Ten wali pocieszanie i w ogóle się nie będzie leczył. Ten przegrał walkę, tamten wygrał walkę. Swoją drogą, jak bardzo najebane trzeba mieć w głowie, żeby pisać o tym w kategoriach walki. Prasa kolorowa jednak pogrubia, intelektualnie także. Dlaczego miałem szczęście do ludzi? Podobno miałem szczęście do ludzi. Poza spotkaniem paru skurwysynów i kilku skurwysynków oraz garstki skurwysyniąt, dosłownie paru franc, paru, oraz jednej pizdy, głupiej, tępej, tak, jednej w gruncie rzeczy, ale uwierzcie mi, naprawdę głupiej i naprawdę tępej, to właściwie miałem szczęście do ludzi. A mój tatuaż, którego nie mam, nie został przerobiony na abażur. Dlaczego podróże w czasie? Kiedyś napisałem w jednym z wierszy, że chciałbym być chory na raka albo inne nieuleczalne świństwo. Koniec cytatu. Wnioski. Marzenia się spełniają. Chciałbym móc wrócić do tej chwili, ujrzeć siebie wtedy, 22-letniego skurwiela, spojrzeć w ten nadęty, pierdolony ryj i powiedzieć: na drugi raz zastanów się, zanim coś napiszesz, chuju tępy. Tyczy się to również i tej książki. Przegiąłeś i teraz dopiero będziesz miał przejebane. Ta książka pisała mnie 6 lat. Powoli chyba kończy. Mój raku, mój przyjacielu, mój nowotworze, mój bracie, moja matko, mój ojcze, mój Bogu, mój losie, moje tylko żeby nie bolało, moje jeszcze jeden dzień, jeszcze jeden durny, pierdolony, przesrany, przejebany na bzdety, nagapienie się w sufit, w ścianę,
kurewsko pusty, beznadziejny i bezproduktywny, bezcelowy dzień. Jeszcze jeden. Mój raku, moje dziękuję, moje proszę, moje skomle, moje błagam, moje przebaczam, moje błogosławie, moje odpierdolcie się ode mnie wszyscy, moje tylko, moje żeby, moje jeszcze jeden, mój jeszcze jeden dzień, jeszcze jeden. Dziękuję. Idzie rak, niebo rak, jak ugryzie, będzie znak. Na kogo wypadnie, na tego bęc. Tak brzmi odpowiedź. Koniec części pierwszej i ostatniej. Dziękuję.